Nagrywa się teraz. Dzień dobry. Tu pani, pani. Spakowani. Śniadanie do łóżka. Wrażenia z jedzenia wołowinki. To jest to. Trzeba spróbować koniecznie australijskiej wołowiny. Słuchajcie, jak tylko tu będziecie, doprawiałem ją tylko solą. Jest pyszna. Mamy dzisiaj 17 listopada i 27 stopni. Piękne słońce świeci. I spędzamy kolejny dzień na campsite, który pokazywaliśmy wam niedawno. Pół godziny od Early Beach. Mieliśmy okazję wczoraj usiąść na piwko, pochillować trochę z Mateuszem, który okazał się być Polakiem, który już od chyba ilu lat? 6 lat podróżuje z żoną sobie po świecie. Tak, i w zasadzie ciekawe jest to, że są na tej samej wizie tutaj co my. I w zasadzie nie pracują tak, że otrzymują pensję, a pracują tak, że otrzymują po prostu małe bardzo wynagrodzenie, dach nad głową, jedzenie, możliwość jeżdżenia samochodem tutaj właściciela i sobie tak troszkę odkładają na to, żeby jechać dalej do, jak się dowiedzieliśmy, Indii. Tak, także w sumie mają wszystko, czego potrzeba im do życia. A my dzisiaj mamy taki luźniejszy dzień, wiecie, pranie, zakupy, stwierdziliśmy, że przydadzą nam się kapelutki, bo jednak słońce tutaj daje ostro i mimo, że mamy filtr 50, okulary przeciwsłoneczne, to kapelusik też się przyda, także będziemy jechać do miasta, jeszcze po drodze może zahaczymy o jakąś plażę, punkt widokowy, trochę żeby nacieszyć oko widoczkami. Tak, i w międzyczasie ja będę się zastanawiał z Asią, czy nie zostać tutaj dłużej. No, mielibyśmy taką możliwość, możemy tutaj jednak pracować w pewien sposób też zarabiać pieniądze i przedłużyć swój pobyt, jak gdybyśmy tylko zechcieli. To jest ciekawa informacja dla tych, którzy wybierają się nawet na wizie e-visitor tutaj. To tyle, jedziemy, do zobaczenia później. Pa! Na Dingo Beach i może tutaj nie ma psów dingo, ale za to nad głowami chwilę temu przeleciały nam dzikie kakadu, więc jesteśmy mega podjarani, bo to pierwszy raz, kiedy widzimy kakadu dziko latające sobie. Tak, na pewno spędzimy tutaj chwilkę, bo plaża jest, jak Asia wspomniała, przepiękna. Nie jesteśmy pewni co do wody, jest tu jeden wędkarz. Dwie osoby zaryzykowały na to, żeby wejść tutaj, ale słyszeliśmy, że są takiego rozmiaru meduzy, które mogą śmiertelnie poparzyć akurat w tych wodach, już potwierdzone info od kolegi Mateusza z kempingu, więc jeżeli nie ma ratownika, nie ma rozłożonej siatki, to na razie poprzestaniemy na piasku, do wody wyjdziemy w innym miejscu. Ale tutaj widok jest przepiękny, więc będzie czym cieszyć oczy, bo i są wyspy, i jest piękna lazurowa woda, i piaseczek, czyli to co lubię najbardziej. Warto było jechać 50 km. Morskie, ale jeszcze jedna rzecz przykuła naszą uwagę. Okazuje się, że za to, że pies nie będzie na smyczy, kara jaką można tutaj dostać to maksymalnie 2000 dolarów. Za to, że pies nie jest na smyczy, powtarzam. To co tutaj robię, jak się, nie wiem, jeździ po pijanemu albo z przekroczoną prędkością, ja już wolę nie wiedzieć. Jesteśmy w Early Beach, idziemy na punkt widokowy podziwiać widoczki, bo ponoć warto. Teraz zmierzamy w Early Beach pokąpać się wreszcie w baseniku na tak zwanej lagunie miejskiej.
na lagunie, idziemy się teraz trochę popluskać i pograć w skimbo. Lagunowani, poplażowani, także idziemy jeszcze strzelić kilka fotek i wracamy na kemping, bo jutro wielki dzień, z samego rana wstajemy chyba o 5 i pędzimy na rafę koralową. Trzymajcie się, do jutra, pa! I ja spoza kadru, pa pa!